Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak poprawnie należy wykonać test Kolmogorowa na zgodność z rozkładem Poissona. Rozkład Poissona jest rozkładem rzadkich zdarzeń, jest rozkładem zmiennej skokowej i może być tak, że dany rozkład empiryczny, jaki mamy faktycznie zaobserwowany, może wykazywać własności tego rozkładu Poissona, ale żeby stwierdzić, czy dany rozkład na pewno ma własności Poissona, trzeba wykonać test statystyczny. Można wykonać właśnie ten przeze mnie omawiany test Kolmogorowa. W nim hipotezy testu są następujące. Raz zapisujemy, że rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem Poissona. W hipotezie alternatywnej możemy napisać, że rozkład empiryczny jest niezgodny z rozkładem Poissona. Inaczej mówiąc, może mieć inny rozkład niż rozkład Poissona. I w tym teście Kolmogorowa będzie chodziło ostatecznie o wyznaczenie różnic między dwoma dystrybuantami. Dystrybuantą empiryczną, a dystrybuantą teoretyczną. Dystrybuanta empiryczna nie jest trudna do znalezienia, bo trzeba nasze liczebności tutaj indywidualne skumulować, tak, żeby powiedzmy otrzymać tutaj na końcu wartość taką, ile wynosiła suma wszystkich liczebności. Pamiętamy o tym, że zawsze skumulowanie polega na dodaniu do poprzedniej wartości kumulowanej bieżącej liczebności. I ta sama formuła będzie musiała zostać przeciągnięta do ostatniej pozycji, a pierwsza wartość kumulowana równa się po prostu pierwszej liczebności, bo nic wcześniej po prostu nie było. Jeśli chodzi o dystrybuantę empiryczną, ona jest zawsze liczona w ten sposób, że każdą wartość skumulowaną trzeba podzielić przez to, ile wynosi łączna liczebność. Po co? Żeby mieć te same wartości skumulowane, ale nie w postaci liczebności, a procentów odsetek. Czyli 5 przez 100, 23 przez 100, 48 przez 100 i tak dalej. Tu mamy zapisane te liczebności i po określeniu tej dystrybuanty empirycznej musimy otrzymać tak zwaną dystrybuantę teoretyczną, czyli zgodną z rozkładem, do którego porównujemy, a nim jest rozkład Poissona. I liczymy prawdopodobieństwo w rozkładzie Poissona zgodnie ze stałym wzorem, że prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie określoną wartość k, tu będą nasze wartości k, równa się lambda do k przez k silnia razy e do minus lambda. Jedynym elementem, który nam brakuje w tym wzorze, to jest to, ile wynosi lambda. Lambda to jest inaczej wartość oczekiwana w rozkładzie Poissona. Może ona być w tym teście już podana z góry w treści zadania, ale najczęściej ona jest w ogóle nieznanym parametrem tego rozkładu. A liczba E to jest wiadomo liczba Eulera, czyli w przybliżeniu 2,7182. I teraz możemy sami policzyć prawdopodobieństwo punktowe w rozkładzie Poissona. Jest to wartość tego typu obliczenia. Zgodnie z tym naszym wzorem my będziemy musieli podnieść lambda do potęgi tutaj tego k, które się zmienia, podzielić przez silnie z k, które jest tutaj też elementem zmieniającym się i przemnożyć całe to obliczenie zgodnie ze wzorem razy przybliżenie e do potęgi minus lambda. I ta lambda, tutaj pole zaznaczone niebieskim, nazwijmy, otoczeniem, to jest odpowiednik lambdy. Ja to zapisałam, że to jest średnia. Dlaczego? Bo jeżeli my do obliczenia prawdopodobieństwa w rozkładzie Poissona potrzebujemy lambda, a nie mamy podane, to korzystamy z tego, że jeżeli szukam lambda, to wiem, że ona jest w przybliżeniu wartością oczekiwaną w rozkładzie Poissona. A jeżeli ja nie mam tej wartości oczekiwanej, to ja liczę analogicznie to wartość oczekiwaną jako zwykłą średnią arytmetyczną na podstawie naszych danych empirycznych. A pamiętamy, że średnia arytmetyczna w przypadku, gdy mamy szereg rozdzielczy punktowy, bo 1, 2, 3 i tak dalej, różne wartości ze swoimi liczebnościami, jest to faktycznie suma przemnożenia xi razy ni, taka suma takich przemnożeń tej kolumny przez tą kolumnę i podzieleniu przez sumę wszystkich wartości ni, czyli tutaj będzie 100,
Więc ja skorzystałam z obliczenia. Oczywiście możecie policzyć gdzieś na boku, że to jest suma przemnożeń, czyli suma iloczynów tej kolumny wartości x przez sumę, przez powiedzmy kolumnę ni. Tutaj mamy jakby licznik zwykłej średniej arytmetycznej i to dzielimy przez sumę, ile mamy obserwacji. Można to policzyć jako powiedzmy dodatkowo kolumną, gdzie mnożymy to razy to, to razy to, to razy to, sumować taką kolumnę i podzielić przez to. Wynik powinniście otrzymać dokładnie ten sam. Więc mamy lambdę i jeżeli lambda jest równa średniej, to możemy skorzystać właśnie z tego wzoru na szukanie prawdopodobieństwa w rozkładzie Poissona. Mamy ten wzór zapisany i tutaj te prawdopodobieństwa, jeżeli ja sobie podejrzę sumę, wynosi ona 0,951. Nie będzie to samo, co tutaj, że to jest do 100%, bo to jest tylko przybliżenie rozkładem Poissona. I jeżeli mamy dystrybuantę empiryczną, a mamy prawdopodobieństwa teoretyczne, takie punktowe, to my możemy teraz zacząć kumulować te prawdopodobieństwa, żeby utrzymać tak zwaną dystrybuantę teoretyczną. I pierwsza wartość dystrybuanty teoretycznej, której potrzebujemy poznać wartości, to jest pierwsza wartość jest taka sama jak prawdopodobieństwo pierwsze punktowe. Kolejna wartość dystrybuanty teoretycznej to do poprzedniej wartości dystrybuanty teoretycznej dodajemy kolejne prawdopodobieństwo punktowe i tą formułkę przeciągamy w dół, bo za każdym razem każda dystrybuanta to jest jej wartość poprzednia plus dodatkowe prawdopodobieństwo, które się pojawiło. I teraz, jak w każdym teście Kolmogorowa na zgodność z konkretnym rozkładem teoretycznym, będziemy musieli znaleźć największą różnicę między dystrybuantami, powiedzmy kolejnymi wierszami, dystrybuanty empirycznej i dystrybuanty teoretycznej. I tutaj mamy wartości rzeczywiste, jakie zaszły te procentowe, tutaj dystrybuanta teoretyczna, a tu są faktycznie wyznaczone różnice. I jak my policzymy, nie ma znaczenia, czy teoretyczna minus empiryczna, czy empiryczna minus teoretyczna. Zgodnie ze wzorem powinno być tak jak tu, ale nas interesuje ostatecznie tylko wartość bezwzględna, czyli moduł równa się moduł kropka liczby i podajemy tą wartość, lub też tak zapisujemy prosto jak ja, że to kiedyś przygotowałam, że jeżeli wartość tej różnicy jest ujemna, to musimy wpisać ją ze zmienionym znakiem na przeciwny, i lub jeżeli jest dodatnia, czyli w przeciwnym wypadku wpisać mamy tą wartość. Jakimkolwiek sposobem, ale otrzymamy ten wynik każdej z różnic dystrybuanty. Najwyższa różnica z tych dystrybuant, różnic między dystrybuantami jest 0,049. Wiemy, że liczebność próby u nas będzie wynosiła 100 i musimy otrzymać tak zwany parametr lambda. Jest to ta największa różnica przemnożona przez pierwiastek z wielkości próby. Wzór jest tutaj symbolicznie zapisany. To będzie nasza statystyka testu i żeby się dowiedzieć, która z tych hipotez jest bardziej poprawna przy przyjętym poziomie istotności, tu akurat 0,05, musimy mieć wartość krytyczną z odpowiednich tablic Kolmogorowa. Jeżeli chodzi o tablicę Kolmogorowa, to my musimy znaleźć przy zadanym poziomie istotności alfa dopełnienie, czyli 1 minus alfa i to będzie właśnie dystrybuanta z rozkładu Kolmogorowa i ona wynosi 0,95 i w tych tablicach, jak widzimy, kolejne tutaj wartości dystrybuanty są podane i odpowiadająca im wartość parametru lambda. Więc szukam 0,95, gdzie jest taka wartość w przybliżeniu. Ta jest najbliższa, a więc szukana wartość wynosi 1,36. Ten wynik przeze mnie wpisany będzie to wartość krytyczna w tym teście. I jak my decydujemy w tym teście? Czy mamy hipotezę zerową, a może alternatywną? To trzeba porównać statystykę testu do krytycznej. Jeżeli u nas krytyczna jest mniejsza od poziomu wartości krytycznej, jeżeli statystyka testu jest mniejsza od wartości krytycznej, to zgodnie z tą rozpiską
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli nie możemy odrzucić przy poziomie istotności 0,05, że rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem Poissona. Możemy również powiedzieć, że gdyby statystyka testu była jednak wyższa od wartości krytycznej znalezionej w tablicach Kolmogorowa, mamy przypadek pierwszy, czyli kiedy istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej przy poziomie istotności 0,05, a więc rozkład empiryczny jest niezgodny z rozkładem Poissona. Inaczej mówiąc, rozkład empiryczny jest inny niż rozkład Poissona.